co ona chciała powiedzieć? Przysłałam bardzo konkretną kwotę dolarów. Do Nowego Jorku wyjechała. Moja mama dotarła do prywatnego adwokata, wynajęła adwokata prywatnego. Ten z kolei dotarł do adwokata z urzędu, później w trakcie różnych procesów sądowego doszło do tego nawet, że wyrok śmierci, który był już dla taty przygotowany, został podarty na kolejny rozpraw. Czyli ta konkretna kwota dolarów, którą moja mama w umiejętny sposób przekazała, spowodowała, że tato wyszedł z tego więzienia, Bogu ducha winien, ponieważ nigdy broni nie miał. Niemniej jednak ja się cieszę, że mój tato wyszedł, ale ile było takich ludzi niewinnych, którzy nie mieli musiałby stanu, która by wsparła, zamordował lepera, jego weźmie cholera. Poprosiłam o kopię tych dokumentów i chciałam powiedzieć, że w tych protokołach przesłuchań nie było ani słowa o tym, to ona to mówi, bo ona to mówi jakąś prawdę. Później z tego więzienia i całe życie chorował. Na dobrą sprawę to ona jest bardzo sędziwych lat. Wziął tylko jedną emeryturę. Niemniej jednak śmieszną kwotę rolniczą, emeryturę kilkaset złotych, gdzie nie byłby w stanie przeżyć, gdyby dzieci nie wspierały. Ale to jest taki, to jest sprawa zupełnie odrębna. Zmierzam do tego, że jakim musiał być ten prokurator wojskowy, sędzia wojskowy, adwokat, że z tamtych lat, gdzie bali się sami siebie i jeden na drugiego właśnie w myśleniu adwokatów, prokuratorów donosił tu i tam i owa, że ogłosili się na taką kwotę dolarów, skoro wiedzieli, co im za to grozi, ale jednak uczynili to. To po prostu byli zupełnie inni ludzie, niż nam się wydaje. W tych zeznaniach, które czytałam, nie było jednego słowa na temat tego, co naprawdę działo się w tym więzieniu. Więc tamte czasy były tak straszne, że po prostu trudno sobie wyobrazić. Po nazwiskach można łatwo dojść, że synowie tych właśnie sprawców mojego taty również funkcjonują w tej chwili w wymiarze sprawiedliwości. Ja nie zamierzam dochodzić, dyskutować z tymi ludźmi, bo mój tato na Sądzie Boskim i oni też kiedyś będą na Sądzie Boskim. Niemniej jednak to, co państwo mówią, że kolejne pokolenia weszły w te same struktury, jest po prostu oczywistą prawdą, co jest potwierdzone w tych dokumentach, o których mówię. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani Małgorzato. Ja dlatego o tych sprawach mówię, w ogóle interesuję się tym wszystkim, czy nawet więcej, żyję jakoś tymi sprawami. Nie dlatego, że to jest takie zagadnienie historyczne, polityczne, współczesne, dlatego mówię o tej ciągłości. Bo sam pochodzę z rodziny w tamtych latach represjonowanej. Mój ojciec był aresztowany w maju 1949 roku, zagrożony dwoma karami śmierci, tyle żądał prokurator. Później w następstwie różnego rodzaju amnestii, nawet mogę powiedzieć, że dzięki tym amnestiom jest to słowo odpowiednie, ale trzeba komunistom dziękować, że nie wszyscy podawali, dzięki temu mój ojciec przeszedł. Ten wyrok został zmniejszony do 10 lat. Matka Boska cygańska, ksiądz Rydzyk powiedział, że cały tabór katolicki do nieba weźmie. Panie Hitlera, choroba jakaś, jasna jego już weźmie. Każdy dzień pobytu w kopalni jako niewolnikowi za 2 dni siedzenia w więzieniu, czyli dodatkowy rok zyskał i wyszedł na wolność po 5 latach więzienia. Dzięki temu po pierwsze wyrosłem w takiej atmosferze, wiedziałem, miałem rozróżnić, kto kim był w tamtym systemie, kto jakie funkcje społeczne pełnił, jakie miał zasługi czy antyzasługi dla Polski, ale poznałem też bardzo wielu kolegów, znajomych, przyjaciół ojca, którzy przeszli podobną drogą, bo trudno mi się o takiej samej, każdy z nich miał inną, ludzi skazanych na
kary śmierci, gdzie wyroki nie były wykonane. Ludzie, którzy mieli dożywotnie więzienie, ludzie, którzy wychodzili z więzień, nie w 56 roku, gdzie się wydawało, że wszystkich właściwie zwalniano, ale jeszcze w latach 60-tych, czy 40 lat później. I ich los wszystkich tych ludzi był straszny. Potworne śledztwa, sfingowane dowody, współpraca obrońcy wojskowego na ogół z prokuratorem i sędzią, żeby tego człowieka skazać, a później ich los w więzieniu. Los w więzieniu to nie było zamknięcie sprawy wcześniej, tylko odbywanie tej kary, nic więcej. Naczelnicy więzień, również też są ci ludzie, trafiają. Taki naczelnik Kukawka, grawisz, potrafili mówić naszym przybyłym, że wy to przybyli na zdechnięcie. To nie jest to, że to będziecie inaczej traktowani. Na zdechnięcie. To jest wasze zadanie. Zdechnąć w naszym więzieniu. I bardzo wielu ludzi w tych więzieniach traciło życie. Nawet nie na skutek pobicia, czy jakiegoś tam specjalnego świadomego mordowania, ale warunków jakich stworzyli, warunków higienicznych, warunków sanitarnych, braku opieki medycznej. Mamy akt zgonu, gdzie cały czas się wpisuje typowe choroby. Coś tam z sercem, coś krążeniem. I później nagle po roku 56 tych zgonów nie ma. One znikają. Czyli to są zamierzone mordy postsądowe, czyli mordy więzienne, bardzo często na najwybitniejszych polskich bohaterach, na ludziach niezwykle cenionych, ludzi, którzy mogliby odgrywać rolę o wojnie w Polsce zupełnie inną, nie więźniów politycznych, nie politycznych bandytów, jak komuniści nazywali, ale wzorców osobowych dla nowych pokoleń. Tych ludzi nam zabrakło. I teraz co się dzieje? Przychodzi rok 89, zmiany. Prawdziwy 10. wybór Lecha Bolesławowicza Wałęsy na prezydenta Polski. On chce mieć drugą kadencję. W 95. roku uzyskuje 1% czy mniej poparcia. Całkowita degrangolada tej prezydentury i postaci. Zresztą widzimy teraz, co się dzieje. Ale wygrywa ktoś w jego miejsce. Przychodzi ktoś, kto ma konkretny życiorys. Minister rządu komunistycznego. Kilka lat po zmianach. Międzywojennego i obywatel sowiecki przedwojenny, i automatycznie wykluczał się z polskości, tracił obywatelstwo polskie, to oczywiście nie wyszło na jaw, to polskie organy władzy II Rzeczpospolitej o tym nie wiedziały, ale dzisiaj wiem, obywatel sowiecki przedwojenny miał status równoprawnego prezydenta, tak jak wszyscy inni po 1918 roku. Przez 10 lat. Kim był Bolesław Bierut? To nie był tylko zwierzchnik partii komunistycznej. On miał szczególny status. On był organem sądowym. Jako tak zwany prezydent Krajowej Rady Narodowej, a później jako prezydent Polski Ludowej, miał, dysponował prawem łaski. I ostatecznie on decydował o życiu śmierci polskich bohaterów, być niesłusznie skazany. On jeszcze miał tą szansę, jako ostatnia instancja, uratować. Nie mówię, że zwolnić. Wystarczyło, żeby zamienił im karę na dożywotnie więzienie. Ci ludzie też by pocierpieli. Mieli przynajmniej w jakiejś większości szansę wyjść, przeżyć. Ale on przyczyniał się do tego, żeby zostali zamordowani. Tylko dwa przykłady. 28 sierpnia 1946 roku została zamordowana 17-letnia sanitariuszka ze zgrupowania 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Była jedna z młodożycielarza w Paszmie. Na protokole wykonania wyroku śmierci jest adnotacja. Prezydent Krajowej Rady Narodowej sprawa łaski nie skorzysta. Czyli Bolesław Bierut w ten sposób staje się mordercą sądowym. Po raz kolejny, nie po raz pierwszy, nie drugi, bo tysiące takich odmówień prawa łaski zastosował, czyli tysiące razy jest mordercą sądowym.
25 maja 1948 roku. Mamy protokół wykonania kary śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Bohatera nie tylko Polski podziemnej, nie tylko bohatera Polski, nie tylko Europy, ale to jest bohater świata. Jedyny przypadek, kiedy ktoś idzie do Auschwitz, nie po to, żeby odbyć karę narzuconą przez Niemców, ale po to, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Jak wygląda z środka niemiecka fabryka śmierci, jak wygląda zakłada dziesiątków, setek tysięcy, milionów ludzi. I jego celem jest wyjście z tego obozu, ucieczka, sprowadzenie na portu. Bardzo rodzinnie. Oni chcą tam się bawią. Mareczek Prochowicz. Mareczek Prochowicz. Powiedziała Maryla Rodowicz. Przesunki w Islandię plus. Do tego, żeby była plus. Ty widzisz, że Wiesiolandia jest też Wiesiolandia plus, gdy ma na głowie głos. Komuniści mogli go skazać na karę wieloletniego więzienia. Czy kinierką w Syberii ona była też? Nie mogli mu zarzucić, że był w tak zwanym pantach uleśnieniu, że zaprowadzał do śmierci funkcjonariuszy państwa komunistycznego. Nic takiego nie miało miejsca. Nawet pośrednio się do tego nie przyczynił, ale jednak został zamordowany. I także na protokole wykonania kary śmierci istnieje notacja, że prezydent sprawa łaskiego nie skorzysta. Z obozu koncentracyjnego uciekła. Usankcjonował przepisy stanu. Władza, która przeszła z Kwaśniewski, która była równoległa. Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli post PZPR, potraktowała Polskę, trzecią Rzeczpospolitą, jako swoją podobną stronę, jako powrót do tradycji, powrót do okresu najgorszego z możliwych nieznanych, do okresu stalinowskiego. Jaka ta Polska dzisiaj ma być, jeśli Aleksander Kwaśniewski z gadającą głową w różnego rodzaju media, gdzie wypowiada się jako ekspert, gdzie jest międzynarodowym wykładowcą różnych rzeczy. Tam on uczy ludzi demokracji na świecie. Jest doradcą jakichś marionetkowych rządów, jakichś uzurpatorskich rządów w różnych krajach za ciężkie pieniądze. I on mówi, że on tam właśnie uczy ich demokracji, że oni będą demokratami. Czyli on, jaki demokrata, ma uczyć ludzi, jak ma wyglądać ich system. Z jakimi wzorami? Z czym on wychodzi od nas jako reprezentant naszego kraju z tego typu zasługami? Z afirmacją bandziora komunistycznego, zdrajcy i niepolskiego obywatela, mordercy sądowego Bolesława Bieruta. W jakim świecie żyjemy, jeśli tracimy poczucie rozeznania dobra i zła? Jak ma wyglądać szkoła, jeśli nauczyciel nie ma jednolitych wzorców osobowych, nie ma jednolitych kryteriów oceny, jeśli bandzior jest traktowany na równi z ofiarą, albo nawet lepiej? Mówiąc o tych zbrodniach sądowych, które wtedy popełniano, chciałbym wspomnieć przypadek Kazimierza Burzaka, przywódcy polskich socjalistów. Orientacja polityczna bardzo dla mnie obca. Jestem od tego bardzo daleko. Ale jednak to był człowiek, który walczył o niepodległość Polski. Walczył już wtedy, kiedy jeszcze Polski nie było. Także chodźmy ten hałas, wyłączmy, dajmy spokój. Był skazany na carskie turki. Siedział w Szczycerburgu, w najcięższej carskiej twierdzy. Później w okresie międzywojennym działacz polityczny, w okresie polskiego państwa podziemnego, jeden z przywódców tego państwa. On po wojnie miał szansę wyjazdu na zachód, ucieczki. Wszyscy go na niego namawiają. Nie dadzą ci żyć. Na pewno cię aresztują. Na pewno pójdziesz do więzienia. Na pewno ciebie aresztują. Na pewno pójdziesz do więzienia. To co będzie z tymi, którzy zostają? A bazy? Co ja złego zrobiłem? Został postawiony przed Wojskowym Sądem Rejonowym, takim, o którym właśnie mówiłem. Wojskowy Sąd Rejonowy. Nie miał prawa do zaistnienia, nie miał prawa do działania. Został skazany na niewielką karę, ale w jego sytuacji to był człowiek już w starszym wieku. 10 lat więzienia to był wyrok śmierci. I nawet nie dano mu tego wyroku odcierpieć. On został w tym więzieniu zamordowany. A na rozprawie, która się toczyła przed Wojskowym Sądem Rejonowym, zachował się w sposób niezwykle godny. On na pytania sędziów, prokuratorów komunistycznych odpowiadał, że jestem Polakiem wyznania rzymskokatolickiego, nic więcej nie mam wam do opowiedzenia. Za to właśnie został zamordowany. Dlaczego my nie mamy takich wzorów osobowych? Dlaczego on nie jest symbolem przeszłości? A dlaczego jest
Pierut. Dlaczego Pierut jest na piedestale? Dlaczego Pierut ma okazałe mauzoleum? Jakąś piramidę na Powązkach, w najlepszym reprezentacyjnym miejscu, a tacy ludzie jak Burzak, jak inni bohaterowie są albo nieodnalezieni, tak jak Pilecki, albo gdzieś skromnie pochowani na poboczach. Nawet nekropolii narodowej nie potrafimy uszanować, uporządkować. Tam leży komunistyczny bandyta, Wojciech Jaruzelski, w okazałym marmurowym urabie. Pogrzeb państwowy, kompania honorowa, przemówienie oficjalne i tysiące policjantów, które odgradzały ludzi, którzy przyszli niemu zaprotestować przeciwko temu. Nie urządzenie kultury, ale nie zaprezentować swoją niezgodę. Pokazać, że nie zgadzamy się, żeby symbol komunistycznego państwa, komunistycznych represji i komunistycznych zbrodni znalazł miejsce w nekropolii narodowej. Policja pilnowała komunistów, generałów komunistycznych, generałom pozabierać pieniądze wielkie, normalnie podzielić między ludzi. Będziemy wracać do normalności. 7 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych na temat sądownictwa Polski Ludowej i III RP, a naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Odbierzemy kolejny telefon, bardzo proszę. Bardzo ciekawie gada ten pan Żebrowski. Pan Janusz Łodzi. Witam serdecznie ojca redaktora i pana profesora. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, że my troszeczkę tą grupę ludzi, która zwie się sędziami, to inaczej nazywać, bo nazywamy pan Żebrowski jest najmądrzejszy na świecie, bo ten Bielecki głupoty gada i zrój się tu wciąż coś plecie. Pan Żebrowski bardzo mądry jest prawdziwym profesorem, nic nie udaje, nie oszukuje. Jest nam dobrym wzorem. Każdy wie, że łapówki to nosy. Każdy wie, co każdy wiedzieć powinien. Każdy z nas, że pan Żebrowski w radiu wypowiada się, bo jest najmądrzejszy na świecie. Jeszcze mają taką cechę, że około tego, kogo opłaci się pomrzeć. To są właśnie sędziowie i zmiany są tutaj konieczne. A konieczne są z innego powodu. Dlatego, że pana Żebrowskiego przez kilka godzin w sąsiednich audycjach. Jakie politycy odważni i prawej strony musieli wodzić się po sądach, ponieważ byli oskarżani z całkowicie niejasnych powodów i my musimy przede wszystkim dzisiaj bronić. To jest taka zasada. Czekajcie, czekajcie i podziwiajcie swojej matce boskiej, chwałę dajcie. Bardzo szlachetny człowiek, znamy go. Nie dziadować, nie oszukiwać, nie kręcić tu. Działania pana prezydenta są, nie chcę tu unikać za bardzo pan. Jest działalność edukacyjna. Nie oszukiwać, nie kręcić, nie zmyślać tu, bo tu jest działalność super. Chciałem podziękować panu, bo tu skutecznie pan to robi, za to chciałem czytać książkę, za to chciałem panu podziękować. Szczęść Boże, Bóg zabrać serdecznie, panie Januszu. Szczęść Boże. Panie Dziękuję Janusz, bardzo, szczęść Boże. Powie, bo tego czasami zrobimy. To za głupoty ludzie gadają. Zmiany, wybory. Od tego, co zrobimy sami we własnym zakresie, zależy tak naprawdę najwięcej. Wiedząc, osiągając dowartościować się. Miłości się jego, własnym kręgu jego kiepski, wychodząc na zewnątrz, trafiając do szkół. A jeszcze tu się podbliżują do jakiegoś powierzchnia, chcących zmian, rozwijających się niesamowite. Nadzieją jest to, co się dzieje w tym pokoleniu, bo stanowić swój własny stąd i usiąść sobie na tron. Dlatego Polacy małpują,
częściej wzór, dlatego są słabi, tacy jak duży, nie, że ciągle papugują i robią to, co tamci kochanci. I po to Amerykę naśladować wciąż. Przecież Ameryka i jaki to wzór. Pobiegł polami sobie, polami pobiegł wciąż. Wszyscy byli wychowani w jednolity sposób. Człowiek pisze, że zetknął się z książką z komunikacją, że początkowo nie wierzył. Przeczytał, zaczął dyskutować z kolegami. Przynieśli mu następne, pokazali inne. On zaczął to wchłaniać. Świat, który miał, obraz, jaki miał, znowu się niejednoznaczny. Mówi, a później idę do dziadka, małego funkcjonariusza. Gdzieś tam zaczynają działać. Bardzo proszę Państwa, te wypowiedzi pana profesora Żebrowskiego są w sąsiednich audycjach poszerzone. Zapraszamy. Bo prawdopodobnie by tak właśnie było, że nie byliby akceptowani. Było tak. Komuniści okropni i te więzienia opisane tutaj, bo coś niesamowitego. Także proszę być z nami. Jeśli ty tego nie akceptujesz, poruszyło się, bardzo dobrze zrobiło. I do jutra.